Dzień dobry, Tomasz Chojnowski i gość dnia telewizji Wałbrzych, poseł Krzysztof Śmiszek, Wiosna, Lewica. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze i dzień dobry państwu. Panie pośle, czy będzie przełom w sprawie prezesa Orlenu, pana Daniela Obajtka, który poinformował dzisiaj, że złoży wniosek do CBA o weryfikację jego finansów? Szanowni państwo, przełom nastąpiłby wtedy, kiedy pan prezes Obajtek złożyłby dymisję. I ja nie mówię tego tylko i wyłącznie z tego powodu, że jestem w obozie politycznym, opozycyjnym wobec środowiska pana Obajtka. Ja po prostu uważam najzwyczajniej w świecie, że jeśli jest osoba w naszym państwie, która zarządza wielką, olbrzymią spółką Skarbu Państwa, jedną z największych firm w Europie, bo trzeba sobie to powiedzieć, to taka osoba, pomimo nieciążącego na niej prawnego obowiązku składania oświadczeń majątkowych, dla dobra wspólnego, dla przejrzystości życia gospodarczego i przejrzystości życia publicznego, takie oświadczenia majątkowe powinna złożyć z własnej woli. I taka osoba powinna być jak żona Cezara, poza jakimikolwiek podejrzeniami, bo to nie chodzi tylko o dobre imię pana Obajtka, czy tego, czy innego pana Obajtka. Tu chodzi o bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, bezpieczeństwo funkcjonowania największej firmy, czy jednej z największych firm w naszym kraju, która jest w posiadaniu przez Skarb Państwa. No jak widać, pan prezes Obajtek, czy ostatnie tygodnie przynoszą codziennie nowe informacje na temat jego zachowań z ostatnich lat. Mamy taki, powiedziałbym, festiwal informacji na temat kolejnych podejrzanych interesów pana prezesa Obajtka. Wczoraj Lewica, osobiście złożyłem zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie na jedną z kwestii, która pojawiła się w przestrzeni medialnej. Proszę sobie wyobrazić, że pan prezes Obajtek, bogaty człowiek, zarabiający bardzo dobrze w tej spółce Skarbu Państwa, dostał milionową zniżkę na zakup luksusowego apartamentu w jednej z droższych dzielnic w Warszawie. Szanowni państwo, każdy z nas chciałby mieć mieszkanie, każdy z nas, kto chce mieć mieszkanie, najczęściej zaciąga jakiś kredyt, jesteśmy związani z bankiem na 20, 30, czasami nawet na 40 lat, a ciężko pracujemy, żeby spłacić swoje raty. A to okazuje się, że wystarczy mieć legitymację partyjną PiS-u albo być bliskim sprzymierzeńcem Jarosława Kaczyńskiego, żeby dostać 1 000 000 złotych od zniżki od dewelopera. Uwaga, dewelopera, który jest współwłaścicielem czy współorganizatorem pracy jakiegoś klubu piłkarskiego i ten klub piłkarski, ta akademia piłkarska dostała finansowanie skąd? Z Orlenu, czyli pan Obajtek, prezes Orlenu, ma 1 000 000 złotych zniżki od dewelopera, a w tym samym czasie z publicznych pieniędzy, z pieniędzy spółki Skarbu Państwa finansuje działalność tego klubu piłkarskiego. No, prostszej drogi do stwierdzenia, że jest podejrzenie korupcyjne, chyba nie ma. Dlatego wczoraj złożyłem wraz z posłanką Wiosny, Katarzyną Kotulą, zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o przyjrzenie się, czy przypadkiem nie doszło tutaj do korupcji, czyli wyczerpania znamion przestępstwa z artykułu 228 Kodeksu karnego. Panie pośle, a co pan myśli w ogóle o taśmach Obajtka i o wszystkich sprawach ujawnianych przez Gazetę Wyborczą związanych z nieruchomościami prezesa Orlenu? Dla mnie to jest Polska Prawa i Sprawiedliwości w pigułce. Do lamusa można odłożyć te wszystkie piękne słowa o tym, jak Prawo i Sprawiedliwość dochodząc do władzy będzie likwidowało sitwy, układy, korupcję, wpychanie na stołki krewnych i znajomych królika. Po pierwsze uważam, że prezes Obajtek nie ma już prawa zasiadać na tym stanowisku, na stanowisku prezesa Orlenu, dlatego że zbyt wiele nieprawidłowości, zbyt dużo mętnej wody znajduje się wokół tego człowieka. Proszę mi wytłumaczyć, bo chyba nikt nie jest w stanie, jak wójt niewielkiej gminy mógł dorobić się tak szybko tak olbrzymiego majątku.
wille, posiadłości, nieruchomości, domki, restauracje czy hotele. To jest cała ta sieć czy takie Bizancjum, można by powiedzieć, które wyrosło wokół pana Obajtka, ale także jego najbliższych współpracowników. Przypomnę, że księgowa niewielkiej gminy Pcim dzisiaj zarządza jedną ze spółek Skarbu Państwa Lotosem. Gdzie się nie przyłoży oka i ucha, tam widzimy akolitów pana Obajtka, których on ciągnie za sobą wiernie od wielu lat i umieszcza w spółkach Skarbu Państwa. To jest upadek tej całej narracji Prawa i Sprawiedliwości o tym, że walczą z układami. Prawo i Sprawiedliwość stało się esencją układu, stało się przykładem, jak w praktyce wygląda dojna zmiana. Prawnik pana Daniela Obajtka mówi, że jest osobą absolutnie czystą i nie ma nic do ukrycia, a sam Daniel Obajtek przypomina, że jego oświadczenia majątkowe były badane za czasów rządów koalicji PO-PSL i że nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Szanowni Państwo, Centralne Biuro Antykorupcyjne to jest taki urząd, który jeśli poweźmie jakieś informacje o tym, że być może dochodzi do nieprawidłowości w wykonaniu jakiegoś przedstawiciela władzy publicznej, to albo funkcjonariusza publicznego, albo osoby ze sfery publicznej, a taką niewątpliwie jest pan Obajtek, pełniąc funkcję prezesa Orlenu, powinno z urzędu wszcząć jeszcze raz postępowanie, bo jeśli kilka lat temu nie stwierdzono nieprawidłowości, to dziś opinia publiczna dostaje codziennie nowe informacje na temat tego, że pan Obajtek, będąc wójtem, czyli pełniąc funkcję publiczną, jednocześnie prowadził działalność de facto gospodarczą i tym samym złamał prawo. Co chwilę wychodzą kolejne informacje o tym, jak spółki powiązane z panem Obajtkiem dostawały na przykład dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To są miliony złotych. Więc uważam, że Centralne Biuro Antykorupcyjne powinno jak najszybciej wszcząć ponowne postępowanie, bo ma do tego uprawnienia i ma do tego prawo. Natomiast to, co mówi pełnomocnik pana Obajtka, ja to rozumiem, jest pełnomocnikiem i broni swojego klienta. Do pana pełnomocnika, do adwokata absolutnie nie ma zarzutu, ale pan Obajtek, zbyt wiele wokół jest jego osoby nieprawidłowości, aby móc powiedzieć, że ta spółka jest zarządzana przez osobę kompetentną i która nie ma żadnych podejrzeń wokół niej co do prawidłowości działań w ostatnich latach. Panie pośle, jak Lewica zagłosuje w sprawie planu odbudowy? Tutaj trzeba, panie redaktorze, szanowni państwo, rozdzielić dwie kwestie. Krajowy Plan Odbudowy to dokument rządowy i na nim nie będziemy głosowali, i który Lewica ocenia niezwykle krytycznie, wręcz to jest krytyka miażdżąca. To jest, przypomnijmy, plan na wydatkowanie 250 miliardów złotych, które spłyną z Funduszu Odbudowy, który jest uregulowany na poziomie unijnym. Sejm będzie głosował tylko i wyłącznie nad ratyfikacją tego unijnego instrumentu. I ja mogę mówić za większością czy głosem Lewicy, tych posłów Lewicy, którzy uważają, że nie można mówić o bezwarunkowym popieraniu. Absolutnie nie ma mowy o bezwarunkowym popieraniu ratyfikacji tego unijnego instrumentu, dopóki nie zobaczymy, że Krajowy Plan Odbudowy jest skonstruowany w taki sposób, który będzie wychodził naprzeciw najpotrzebniejszym i najbardziej pilnym potrzebom polskiego społeczeństwa. Jak na razie dla mnie bardzo ważnym głosem jest głos na przykład pani prezydentki Świdnicy, Beaty Moskal-Słaniewskiej, która wraz z innymi włodarzami dolnośląskich miast, na przykład pana prezydenta Szałowieja, w sposób niezwykle krytycznie, jednoznaczny oceniają to, co wypracował rząd i tą propozycję, którą wypracował rząd wydatkowania tych pieniędzy. Bo co mamy w tym Krajowym Planie Odbudowy zaprezentowanym przez rząd?
Centralizacja, centralizacja i jeszcze raz centralizacja. Zupełne pominięcie roli samorządu w wydatkowaniu tych pieniędzy, zupełne pominięcie priorytetów, które mogłyby się znaleźć, takich jak na przykład wzmocnienie ochrony zdrowia, wzmocnienie edukacji, systemu edukacji czy wymiaru sprawiedliwości. Ten dokument przygotowany przez rząd jest oceniany także przez krytycznie przez jednego z ekspertów, który doradzał rządowi w tej kwestii. To są dziesiątki czy setki projektów, projekcików, których chce sobie zrealizować rząd za unijne pieniądze. Tak nie będzie, dlatego dzisiaj rozpoczęliśmy dyskusję w Sejmie i Lewica złożyła wniosek o to, żeby Krajowy Plan Odbudowy został przyjęty w formie ustawy, a nie uchwały Rady Ministrów. Tak, dodajmy jeszcze do tych zarzutów, jakie stawiają samorządowcy, taki, że podział pieniędzy na poszczególne województwa, na poszczególne regiony jest nieproporcjonalny, czy to do liczby mieszkańców, czy do potrzeb, jakie poszczególne samorządy mają. No tak, oczywiście i to jest absolutnie, nie możemy dopuścić do tego i przestrzegam każdego, kto mówi o tym, że bezkrytycznie popiera działania rządu, że tak naprawdę ten Krajowy Plan Odbudowy powinien być Krajowym Planem Odbudowy Polski po pandemii, a nie Krajowym Planem Odbudowy pozycji PiS-u, który znalazł się w kryzysie. Panie pośle, opozycja dogadała się i poparła wspólnego kandydata na prezydenta Rzeszowa. Czy możliwe było też takie porozumienie wszystkich sił politycznych, na przykład w przypadku wyborów burmistrza Bogusława Gorz? To jest bardzo, bardzo dobra wiadomość, że siły opozycyjne, prodemokratyczne potrafiły porozumieć się w tym przypadku i poparły Konrada Fijołka, bardzo dobrego samorządowca, który działa już w Rzeszowie od lat. Znam tę osobę, sam urodziłem się na Podkarpaciu, więc sprawy Rzeszowa także traktuję w sposób dla mnie ważny i sentymentalny. I to jest bardzo dobry znak, że przy pojedynczych projektach, przy ważnych projektach dla społeczeństwa, dla Polski, dla regionów, opozycja potrafi mówić jednym głosem. Pamiętajmy też, że jest różnica pomiędzy Rzeszowem a Boguszowem. To absolutnie. Boguszów to jest kilkunastotysięczne, piękne miasteczko, w którym polityka partyjna właściwie nie odgrywa żadnej roli. Rzeszów to jest podkarpacka metropolia i tutaj partie polityczne, frakcje polityczne mają jakby większe znaczenie, te szyldy polityczne mają większe znaczenie i trzymam kciuki za pana Fijołka, bo jak widać opozycja potrafi się zjednoczyć przy ważnych projektach, a Zjednoczona Prawica totalnie popękała i się porysowała, bo jak widzimy, Zjednoczona Prawica będzie miała prawdopodobnie trzech kandydatów. Ale nie odpowiedział pan na moje pytanie. Czy opozycja może zjednoczyć się też przy mniejszych projektach, takich jak na przykład wybory burmistrza Bogusława Gorz? Przy każdym ważnym projekcie dla społeczności lokalnej czy regionalnej, czy dla Polski, jeśli opozycja potrafi się porozumieć, zachowując swoje oczywiście odrębności tożsamościowe, bo nie zapominajmy, że Lewica jest Lewicą i nie jest Lewicą dlatego, że nie jest Platformą, a Platforma jest dlatego Platformą, że nie jest PSL-em, ponieważ mamy inne zestawy wartości. Gramy do tej samej bramki, jeśli chodzi o obronę zasad demokratycznych, państwa prawa, praw człowieka, choć tutaj pewnie też nie zawsze. Natomiast każde ugrupowanie polityczne dlatego jest odrębne, ponieważ reprezentuje innych wyborców. Natomiast jeśli chodzi o wybory w Boguszowie, panie redaktorze, szanowni państwo, wystartowało kilku kandydatów bezpartyjnych czy niezwiązanych szyldami czy zobowiązaniami partyjnymi i to jest dobre, bo Boguszów to jest takie miasto, które potrzebuje tak najbardziej dobrego gospodarza, a najlepiej gospodyni niż partyjnego nominata. Dziękuję bardzo. Poseł Krzysztof Śmiszek, Wiosna, Lewica, był dziś państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo, Tomasz Chojnowski. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia.